Szanowni kochani, bardzo dziękuję organizatorkom za zaproszenie, a ludziom za przybycie na marsz. Nazywam się Kuba Gawron. Jestem współautorem Atlasu Nienawiści. W jego ramach monitorujemy strefy dyskryminacji osób LGBT. Stref tchórzliwej dyskryminacji. Radni boją się nam spojrzeć wprost w oczy i powiedzieć: pedały, lesby, transy, morda w kubeł albo wypierdala. Dlatego używają tych obrzydliwych, napuszonych, śliskich, pogardliwych aluzji, półsłówek o obronie rodziny przed ideologiami, tych rzekomo niewiążących, urzędowych wypocinach, które przekazują urzędnikom pokryjących, bez śladów na papierze, chcą wymazywać osoby LGBTQ z publicznej przestrzeni. Ale nie damy się wymazać. Jesteśmy tu. Będziemy żyć tak, jak nam się podoba. A naziolskie wysrywy będziemy nazywać po imieniu. I my wygramy, bo radni niestety przeliczają nasze życia na wartość unijnych funduszy. Duda, Ziobro, Czarnek, Kruk, Kowalski, Jaki, Matecki, Brudziński i wam podobni ziomkowie. Wybijcie sobie z waszych łbów naziolskie rojenia o zdezynfekowaniu Polski z LGBT. Na ziole wypierdalać. Tutaj pan pokazuje, że tyle chodzi, słuchajcie. Pulsuje. Mam im chodzi do ramienia, do łokci. Homofobia się leczy! Homofobia! To się leczy! Homofobia! To się leczy! A on głównie pokazuje, tyle mi wchodzi, tyle, nie? Zaśpiewał hip hip hura dla Moniki, hip hip hura! Hip hura! Hip hura! Tyle i od lat słyszą, że muszą jeszcze chwilę zaczekać, że jeszcze nie jest ten czas, że są sprawy ważniejsze. Najpierw była transformacja, potem wejście do Unii Europejskiej, potem pierwszy i kolejny kryzysy gospodarcze. W końcu teraz słyszymy, że najważniejsze jest odsunięcie władzy od władzy. Nie chcemy dłużej czekać, nie chcecie dłużej czekać. Chcemy w końcu społeczeństwa, w którym każdy będzie szczęśliwy. Musimy mówić głośno i wyraźnie. Nie ma praworządności bez równości małżeńskiej. Nie ma praworządności bez prawa do wychowywania dzieci. Nie ma praworządności bez szybkiej procedury uzgodnienia płci. Nie ma praworządności bez ochrony przed hejtem, przemocą i mową nienawiści. W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim przyjęliśmy rezolucję,
rezolucję, która nakazuje wszystkim państwom członkowskim wzajemne uznawanie małżeństw i związków partnerskich osób tej samej płci. Unia Europejska mówi jasno, nie ma przyzwolenia na odbieranie szczęścia, prawa do tworzenia rodziny, prawa do wychowywania dzieci ludziom bez względu na to, w którym kraju się urodzili i wychowują. Dzisiaj idę z tęczowym banerem Vegans po LGBTIQ, bo jest jeszcze jedna grupa, o której musimy pamiętać. Zwierzęta pozaludzkie, szczególnie zwierzęta tak zwane hodowlane. Jestem weganką i wierzę w świat bez przemocy. Polityka musi być oparta na empatii, szacunku i solidarności. Nie może wykluczać, także ze względu na gatunek. Jako była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich nie mam wątpliwości. Nie ma praw człowieka bez praw zwierząt. Nie ma praw zwierząt bez praw człowieka. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za ten marsz. A jeśli ktoś chce sobie zrobić zdjęcie z banerem, chodźcie z nami. Dziękuję. Bardzo dziękujemy doktorze za głos.